Możemy pokonywać wszystkie przeszkody. Jeśli taka osoba niewidoma ma ze sobą psa przewodnika, ważne jest to, żeby iść po przeciwnej stronie niż pies przewodnik. Jeszcze mam takie pytanie, jak myślicie, czy można chwytać osobę niewidomą za jej dłonie, żeby ją prowadzić? Słyszę głos, że nie. A jak myślicie, dlaczego nie można chwytać za tę dłonię? Przednie koła podnieść do góry.
Tak, poczekaj. Ustaw się z tej strony. Piotr, wstaniesz i pomożesz koledze na początek, podniesiesz razem z nim. To jest super strona, to jest łatwe. Trudniej będzie. Ja tutaj nie pokonam, więc zupełnie nie ma. Ja, czy? Tutaj mamy już taką platformę, powiedzmy, że wjeżdżamy do tramwaju, ale mówię tutaj o tramwaju super, hiper, niskopodłogowym, których w Poznaniu praktycznie nie ma. Ale wyobraźmy sobie, że jest to miasto, które tak nie ma. Mam nadzieję, że ja się tutaj wygrywam. I wjechałam do tramwaju. Tak, wtedy. Przednie koła, to jest tyle. Troszeczkę wiodę ewentualnie tutaj lędźwi i podniesienie. Przede wszystkim uczy się to, żebyś podniósł przednie koła. Czyli trochę mniej więcej. Tak. Ale tutaj to też się pomoże, bo tutaj się pomoże. To jest nie, to jest ta sama postawa, że ktoś ma na okej, Piotr. O, możesz pan. Słuchajcie, wbrew pozorom, jeżeli ktoś z różnych przyczyn przesiada się na wózek, bo nie wiem, złamał nogę cokolwiek, to jest bardzo traumatyczne. Ja przyznam szczerze, na początku jeździłam na wózku ortopedycznym, zwykłym, ciężkim. Kiedy przesiadłam się tam na ten wózek drugotny, pierwsze co zrobiłam, to zaliczyłam przysłowiową glebę, czyli poleciałam do tyłu, mimo że całe życie jeżdżę na wózku. Bo opanowanie tego sprzętu jest bardzo trudne, także zupełnie się tym nie przejmę. Dobrze, kolejna przeszkoda. Co mam mieć? Bo raz, że on się za chwilę skończy, a dwa, że no jest wyższy, w związku z powyższym musiałabym mieć też tu większą przestrzeń. Jej tutaj nie mamy, ale Piotr pokaże też może na mnie tym razem, jak podjechać. Tak? I jak zjeżdżamy? Też tyłem. Piotr? Dziękuję. Teraz jeszcze raz tu wjedziemy. Ja pokażę, jak osoba z niepełnosprawnością zjeżdża bez asystenta, ale z takiego małego krążka. Możesz mi jeszcze raz pojechać? Też wygląda to tak, też robimy balans. Absolutnie nie zjeżdżamy małymi kółkami w dół, bo gleba murowana. To jest to, czego zazwyczaj inni pasażerowie się boją najbardziej, jak się wyskakuje z tramwaju. Chcesz spróbować? Nie, tak mam. Kolega cię będzie było bardzo bezpieczne. Okej. I teraz tak, jeżeli się zjeżdża z osobą, której do końca nie ufasz, nie masz przekonania, to jest osoba obca, zazwyczaj warto, czy na przykład wy, jeżeli pomagacie takiej osobie, to jest jeden krawężnik, to lepiej ty. Odwrócisz kolegę i zjedziesz? Tak. W tym momencie nie ma żadnej obawy, bo nawet jeżeli ktoś poleci, to przyjmujecie go na ciało. Brawo! Teraz zachęcam, żebyście zjechali. Piotr, trzymaj rączki. Z tego, tak. Zdecydowanie. I co? Zjazd już był troszeczkę strony, nie? Powiem tak, tutaj nie będziemy już próbować. Pokażę tylko na sobie samej, co może się wydarzyć. No podjazd. No fantastyczny, to jest powiedz. O co chodzi? Nie będę tego robić, bo chciałabym dożyć końca. W każdym razie, nawet jeżeli pojechałabym z rozpędu, macie fizykę na lekcjach, prawda? W tym momencie jest siła wyborowa, przednie kółka, które powinny trzymać się na wierzchni, lecą do góry, a ja do tyłu i uderzam policą w głowę. Dlatego te podjazdy, jeżeli kiedykolwiek zobaczycie... Dla matki dziecka. One absolutnie nie są w ogóle dostępne, jeżeli mówimy o takim samodzielnym poruszaniu się. Tutaj zdecydowanie, oczywiście no jest to jakieś ułatwienie, ale zdecydowanie osobie na wózku jest potrzebna pomoc. I jeżeli taki podjazd widzicie i widzicie człowieka, który właśnie zamierza na niego się dostać, to proponuję, żebyście zasugerowali pomoc, bo to jest na pewno dużo bardziej komfortowe. Tutaj mamy jeszcze dwa schodeczki. Mamy osobę o kulach? Tak, są z tyłu. Zapraszam. Okej, dziękuję. Co się dzieje? Czy wchodziłeś tutaj, czułeś się całkowicie komfortowo i bezpiecznie? Nie. Czego brakowało?
No. Okej, okay, nogi. Czego jeszcze? Główne wagi. Super, właśnie. Było wahanie równowagi i czy nie miałeś poczucia, że od czegoś brakuje, żeby cię osłonić? To jest właśnie to. Te poręcze służą także przy podjęciu osobom poruszającym się opora, które wskakuje. No nie, 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 jeszcze raz. Fajnie, fajnie, ale schodek po schodeczku. Wyobraźmy sobie, że jest ich więcej, okej? Okay? Dobra. Jak było? Nie, ciekawie. Ciekawie. Z jakiego powodu? Nie, no nie było ciekawie. Ręce się dlatego bolą. No bolą ręce, bolą. Wszystko się dłonie, bo go myszał się przypadek. A gdybyś na przykład... Zabierzemy ci jedną górę teraz. A to ja radę. Nie. I teraz gdybyś miał zejść o jednej kuli. Ale wyobraź sobie jeszcze, że bolą cię te nogi, albo że masz jeszcze pineskę w bucie, które nie będziemy ci dokładać. Czekaj, nie teraz. Ja mam po prostu tego tego ci brakuje. Kuli. Brakuje ci podparcia z drugiej strony. Tak jest. Czyli... W tym momencie właśnie albo asysta, albo brawo, albo pora.